Bajka pod tytułem „Mój tata jest olbrzymy”. Mój tata, bo musicie wiedzieć, że ja mam strasznie fajnego tata. Nasza pani mówi, że nie wolno zaczynać zdania od „bo”, ale chyba nie ma racji, ponieważ mój tata przynajmniej raz dziennie właśnie tak zaczyna zdanie. Wygląda to tak, że ja pytam, czy mogę mieć własnego psa? A tata przecząco kręci głową. Wtedy pytam, dlaczego? A tata odpowiada, że nie będzie miał kto chodzić z psem na spacery. Ja mówię, że będę go wyprowadzał na Siusiu, a tata na to, że na pewno nie będę, a w ogóle to mam odrabiać lekcje, a nie włóczyć się z jakimś kundlem po krzak obiecuję codziennie odrabiać lekcje i pytam, czy wtedy dostanę psa. A tata mówi, że nie, bo w domu będzie pełno sierści. Ja będę sprzątał, odpowiadam. A tata na to, ha, 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 co oznacza, że wcale mi nie wierzy. Nie wiem dlaczego tak jest, bo ja zawsze sprzątam w swoim pokoju. I to nieprawda, że jest inaczej. A w ogóle, to komu przeszkadzają pojedyncze skarpetki za łóżkiem albo komiksy na podłodze? Pytam więc tatę, czy kupi mi psa, jeśli będę z nim wychodził na spacery, sprzątał w domu, odrabiał lekcje, a tata na to: Nie. Wycieram łzę i pytam, dlaczego? A tata odpowiada: Bo nie. Więc sami widzicie, że można zaczynać zdanie od bo, Skoro mój tata tak robi. Pewnie dziwicie się, dlaczego uważam, że mój tata jest fajny, skoro nie chce kupić mi psa, ale ja wiem swoje, jeśli wystarczająco często będę prosić, to na pewno go dostanę, bo taki właśnie jest mój tata. Kwiaty z cylindra. Dzisiaj z tatą poszliśmy kupić kapelusz. Tata, nigdy wcześniej nie nosił kapelusza, ale mama wspomniała przy śniadaniu, że mężczyzna w pewnym wieku wygląda szacownie w nakryciu głowy i że jej się tacy panowie zawsze podobali. Tata chyba bardzo chce się mamie podobać, bo od razu włożył płaszcz i poleciał do sklepu, a ja oczywiście z nim, bo mój tata wszędzie mnie ze sobą zabiera. Długo oglądaliśmy sklepowe witryny, ale były tylko takie z włóczkowymi beretami, jakie noszą starsze panie. Spytałem tatę, czy nie chciałby któregoś sobie kupić, bo babcia nosi podobny i jest jej w nim do, w nim do twarzy, ale on w odpowiedzi tylko prychnął z pogardu. – Misie, ja potrzebuję czegoś ekstra. Czy wiesz, że jak byłem w twoim wieku… To do naszej szkoły przyjechał prawdziwy magik, taki w cylindrze. Powiedziałem, że nie wiem, no bo skąd mogłem wiedzieć. Pamiętam, jak z tego kapelusza wyciągnął królika, a potem dwa gołębie, a potem jeszcze bukiet róż, wspominał tata. To było niesamowite. Marzy mi się właśnie takie nakrycie głowy. Teraz się rozłościłem. To nieuczciwe. Chciałbyś mieć króliki i gołębie, a mnie nie chcesz kupić psa. Tata uśmiechnął się i potargał mi włosy na głowie. Masz rację, nie gniewaj się. Ja po prostu zawsze chciałem być kimś wyjątkowym, jak ten czarodziej w cylindrze. Od razu przeszła mi złość. Na mojego tatę nie można się długo gniewać. Wreszcie znaleźliśmy sklep, o jaki nam chodziło. Weszliśmy do środka i tata poprosił panią, która tam sprzedawała, żeby pokazała nam wszystkie kapelusze, jakie tylko ma. Pulchna Blondynka z zalady właśnie kończyła drugie śniadanie, ale tata miał bardzo zawziętą minę, więc westchnęła i poszła na zaplecze. Wróciła ze składaną drabiną, weszła na nią i ściągnęła z półki kilka kapeluszy. Tata po kolei zakładał je sobie na głowę i przyglądał się w lustrz. Na koniec wybrał jeden czarny z szerokim rondem i spytał mnie, jak w nim wygląda. Super, odpowiedziałem. Zupełnie jak z zorro brakuje ci tylko peleryny. W zeszłym roku na urodziny dostałem od rodziców taki właśnie kostium i mówię wam, jest niesamowity. Tata nie wiedzieć czemu skrzywił się i odłożył kapelusz na bok. Proszę mi pokazać jakiś inny model, zwrócił się do sprzedawczyni. Blondynka przewróciła oczami, żeby dać tacie do zrozumienia, jaki z niego natręt. Ale weszła z powrotem na drabinę i już po chwili położyła przed tatą kilka pudełek z kapeluszami. Tata wkładał je po kolei i robił śmieszne miny do lustra. Wreszcie spytał. A w tym jak wyglądam? Fajnie. Jak ten podły szeryf odparłem. Piw paw, piw paw, złapałem się za brzuch. Za... Zatoczyłem na ladę i upadłem na podłogę, wierzgając nogami, żeby pokazać tacie, o który western mi chodzi. Tata z kwaśną miną odłożył kapelusz na bok i wybrał inny. Założył go sobie na głowę i przez chwilę w milczeniu oglądał w luszcze swój profil. Nie uważasz, że w tym jest mi do twarzy? Spytał w końcu. Wyglądasz jak agent, powiedziałem. Jaki znowu agent? Zirytował się tata. Tajny, taki, który śledzi ludzi, odparłem. Tata ze złością zdjął kapelusz. Proszę zaproponować mi coś innego, zażądał. Obawiam się, że żaden się nie nadaje. Sprzedawczyni zacisnęła zęby, ale wspięła się jeszcze raz na drabinę. I z najwyższej półki ściągnęła wszystkie nakrycia głowy, jakie się tam znajdowały. Było to z jej strony sprytne posunięcie, bo mój tata jest bardzo uparty i na pewno nie przestałby posyłać jej na drabinę, dopóki na półce zostałaby chociaż jedno pudełko. Blondynka ustawiła kapelusze na ladzie, a tata po Kolei wkładał je na głowę. O, ten mi pasuje, ucieszył się w pewnym momencie. Ma właściwy kolor i fason, a przy tym wygląda bardzo szacownie. Naszej mamie na pewno też się spodoba. No, ja myślę, bo to jest damski kapelusz, powiedziała cierpko sprzedawczyni, która od pewnego czasu. Przyglądała się tacie tak, jak mama patrzy na mnie, kiedy przynoszę ze szkoły dzienniczek z uwagą do podpisania. — To dlaczego mi pani tego od razu nie powiedziała? — zdenerwował się tata. — Wszystkie te kapelusze są dobani. To są jakieś kpiny. — Niech pan słucha dziecka — odparła blondynka. Jemu się wszystkie podobały. Ale mi się nie podobają. Wydzierał się tata. Proszę mi pokazać jakiś przyzwoity model, bo napiszę na panią skargę. A pisz pan sobie, zruszyła ramionami sprzedawczyni. Proszę bardzo, tu jest długa opizikarstka. Zwariować można przez takich klientów. Przychodzi jeden z drugim i wybrzydza, jakby chciał kupić co najmniej kapelusz od Armaniego, a tak naprawdę. To chodzi tylko o to, żeby czymś przykryć tą małą łysinę na czubku głowy. Tego nie powinna była mówić. Tata cały poczerwieniał jak burak i chciał coś odpowiedzieć, ale nie mógł, bo się zapowietrzył. Ze zdenerwowania tylko poruszał ustami, zupełnie jak ten karp, co pływa u nas z wannie przed wigilią. Pani jest bezczelna, wykrztusił wreszcie, a pan jest łysy, odparła sprzedawczyni, i sam pan nie wie, czego chce. Tata pociągnął mnie za rękę do wyjścia. Nie powiedział nawet do widzenia, choć to bardzo niegrzecznie, tylko z całej siły trzasnął drzwiami, aż zabrzęczała szyba. Wracaliśmy do domu. Tata miał kwaśną minę i o czymś rozmyślał. Nie przeszkadzałem mu, bo ja znam swojego tatę i wiem, kiedy nie wolno mu przeszkadzać. Wreszcie uśmiechnął się i skręcił w malutką uliczkę prosto do kwiaciarni. Zamiast cylindra z królikiem i gołębiami tata kupił... Zwyczajny bukiet czerwonych róż. Ale mama i tak była zachwycona. Męskie życie. Mama pojechała na dwa dni do swojej mamy, bo babcia, to znaczy jej mama, skręciła nogę w kostce i zostaliśmy z tatą w domu zupełnie sami. Było mi smutno z powodu babci, więc tata pocieszał mnie jak potrafił. Nie martw się, będziemy jeść wyłącznie pizzę, pić gazowane napoje i oglądać sport w telewizji. Poczytamy sobie w łóżku do północy, i nikt nie będzie nam mówił, że nie opuszczamy po sobie deski od sedesu, ani żadnych takich. To będzie życie prawdziwych mężczyzn. Tak powiedział mój tata. On jest bardzo fajny. No, jak tam apetyt dopisuje? spytał tata, gdy wróciłem ze szkoły. W takim razie idziemy na obiad. Poszliśmy do pizzerni na rogu i usiedliśmy przy moim ulubionym stoliku. Tata podał mi menu Jakbym był już całkiem dorosły i powiedział: Wybierz sobie pizzę, jaką chcesz. Wybrałem z szynką, pieczarkami, zielonym groszkiem i podwójnym serem, a tata, pepperoni. Do tego wzięliśmy już dużą kolę, a tata, piwo. Bo on bardzo lubi piwo. Nie wiem dlaczego, bo kiedyś wypiłem kropelkę. I było strasznie gorzkie. Duża czy średnia? spytała kelnerka. A tata odpowiedział z uśmiechem. No pewnie, że duża. Szkoda, że nie widzieliście tej pizzy. Była wielka, jak koło od wozu. Smakuje? spytał tata, gdy byłem w połowie. A ja kiwnąłem głową, że bardzo. Bo miałem pełne usta. A nie powinno się mówić z pełnymi ustami, bo to niegrzeczne. Widzisz, jak nam dobrze? Ucieszył się tata. Gdyby mama była w domu, to na obiad byłaby zupa i jakieś głupie kluski. Ja lubię kluski, powiedziałem. Tak? A lubisz wątróbkę? spytał tata. Nie, no to na obiad byłaby wątróbka ale ten tata jest mądry ja bym nie wiedział co mama zaplanowała na obiad a on od razu się domyślił na kolację zamówimy sobie pizzę z dostawą do domu powiedział tata trzeba wykorzystać to że babcia skręciła nogę nie wolno nam zmarnować takiego poświęcenia i mrugnął do mnie okiem niesamowite ja naprawdę nie wiedziałem, że babcia specjalnie skręciła nogę. Dobrze, że tata mi powiedział. Wieczorem oglądaliśmy wester i jedliśmy pizzę, którą tata zamówił przez telefon. Była pyszna. Ja wziąłem z bekonem i pomidorami, a tata hawajską, bo po peperoni odbijało mu się papryczką. Do tego oczywiście. Duża kola i piwo. Zamiast spać czytałem to późno w łóżku i zjadłem kawałek pizzy, który został z kolacji. Dobrze, że mama tego nie widziała, bo normalnie nie pozwala mi jeść w łóżku. Kawałek pizzy upadł mi na prześcieradło. Ale pomyślałem, że przecież Prowadzimy z tatą męskie życie, więc odrobina sosu pomidorowego na pościeli nic nie szkodzi. Następnego dnia była sobota, a sobota to najlepszy dzień tygodnia, bo nie trzeba iść do szkoły i są fajne programy w telewizji. Mogłem spać do późna, a kiedy wstałem, na stole leżała już pachnąca. Margerita z pomidorami i bazylią. Siadaj i zajadaj, zawołał wesoło tata. Masz zjeść co do okruszka. Bo jak mamy nie ma w domu, to też musi być porządek. Siedliśmy do stołu i zaczęliśmy jeść. Starałem się jak mogłem, ale mimo to zostawiłem dwa kawałki. Dziwne, bo ja przecież bardzo. Lubię pizzę. Za to tata zostawił aż trzy. Uf, najadłem się, te trzy akurat będą na kolację, powiedział, rozpinając pasek od spodni. Po śniadaniu zrobiło mi się ciężko na żołądku, więc położyłem się do łóżka w brani. Gdyby mama była w domu, nigdy by mi na to nie pozwoliła. Wstydź się przyznać, ale przez chwilę byłem nawet zadowolony, że babcia skręciła nogę i mama musiała do niej pojechać. Obudził mnie tata, bo w telewizji miał być konkurs skoków narciarskich. Usiedliśmy przed telewizorem i tata zaczął mi tłumaczyć, na czym polega telemark. Widzisz, misiegia, tak się nazywa sposób lądowania. Jedna noga skoczka musi być wysunięta na długość buta, druga lekko ugięta, zostaje z tyłu, a zawodnik lekko pochylony do przodu. Spytałem, skąd on to wszystko wie. A tata odparł, że jak był młody, to kapitalnie skakał na nartach. I kiedyś udało mu się nawet przeskoczyć nad giewątem. Wyobrażacie sobie, ten mój tata jest niesamowity. Czy ja też mógłbym tak skakać? spytałem. A tata odparł, że niewykluczone, bo mam jego geny. Ale że oprócz talentu potrzeba jest, potrzebna jest praca i wyrzeczenie. A zwłaszcza dieta. W tym momencie rozpiął pasek, bo bez diety nie da się daleko skakać. Wszyscy skoczkowie są szczupli i leciutcy jak piórko. Przerwał mu dzwonek do drzwi. Patrz uważnie, powierz mi, jak daleko skoczył ten norwek. Powiedział tata i poszedł otworzyć drzwi. Kiedy wrócił, w rękach trzymał wielką, pachnącą pizzę Neapolitana. Widzisz, jak dobrze wymyśliłem? Cieszył się. Mamy już obiad i wcale nie musimy wychodzić z domu. Możemy spokojnie oglądać telewizję. Skoczkowie jednak po... Skoczkowie jeden po drugim lądowali na ze skoku, a my w tym czasie jedliśmy pizzę. Z jakiegoś powodu szło nam niespecjalnie. Nie udała im się, mruczał tata. Chyba za wcześnie wyjęli ją z pieca. Transmisja trwała, ale tata przestał zwracać uwagę na skoczków. Zrobił się dziwnie zamyślony i blady, a na czoło wystąpił mu Perełka, perełki po, potu. Coś jest nie tak z tą pizzą. Jakoś mi nie smakuje. Mruknął między jednym kęsem a drugim. Jedz pizzę, a jak będzie skakał Polak, to mnie zawołaj. Ja muszę na chwilę wyjść. Mam sprawę do załatwienia. Po czym złapał się za brzuch i pobiegł do ubikacji. Proszę państwa, za moment na belce pojawi się nasz polski orzeł. Ach, co to będzie za widowisko, wszyscy trzymamy kciuki. Wydzierał się komentator, ale tata go nie słyszał. Kiedy pobiegłem, żeby go zawołać, właśnie nad muszlą wykonywał klasyczny telemar. Na szczęście deska była podniesiona. Kolacji nie zjedliśmy, a w niedzielę wróciła mama, na obiad była wątróbka, pycha.